Mondays and Fridays at 3 p.m. Central. W ostatnim odcinku, co tak naprawdę stało się w Pokémon? Ash Ketchum, nasz bohater z Pallet Town, ukradł profesorowi Oakowi Pikachu i postawił pierwsze kroki w staniu się profesjonalnym trenerem Pokémon. Albo postawił pierwsze kroki w staniu się bezdomnym, bez pracy, z magicznym szczurem chorym na zapalenie wątroby, przez co jego skóra stała się żółta jako jedynym kompanem. Profesor nie czuje się za dobrze z kradzieżą Asha, więc zdecydował, że zadzwoni na policję. Halo? Dziękujemy za telefon na komendę policji. Czy chcesz wziąć udział w ankiecie po rozmowie? Nie mam czasu na te automatyczne sekretarki! Połącz mnie z komendą! Przepraszam, nie rozumiem. Proszę wcisnąć 1, by wziąć udział w ankiecie. Nie chcę brać udziału w żadnej cholernej ankiecie! Nie przerywaj mi. Proszę wcisnąć 1, by wziąć udział w ankiecie. Chcę zgłosić kradzież Pikachu! Zatrzymaj się, chłopczyku! Kurwa, zawsze muszę być zatrzymany przez policję. Jak mnie dzień, pani policjantko? Okropnie, nawet nie wiesz jak. Mój mąż popełnił samobójstwo, mój dom spłonął, a moje dzieci przeprowadziły się do Australii. A tobie? Właśnie pożyczyłem dzisiaj mojego pierwszego Pokemona. Jesteś pewien, że na przykład, nie wiem, ukradłeś go? Nie. Okej, to tyle, miłego dnia. Jaki miły dzieciak. Ej, wy, zatrzymać się! Wyglądacie niemalże identycznie jak ci ludzie z tego plakatu. Nie, jesteśmy turystami. Okej, to tyle, miłego dnia. Mojego pieska potrąciła ciężarówka. Chyba umiera. Musicie mu pomóc. Niezręcznie. Tutaj leczymy tylko Pokémony, okej? Co za różnica! Oba to zwierzęta. Procedura powinna być taka sama. Muszę pana prosić o odsunięcie się z tym umierającym psem. Hej, mój Pikachu jest zmęczony. Dajcie mu jakieś dragi, żeby ogarnął. Jest zmęczony? Świetnie trafiłeś. Musimy dać łóżko temu Pikachu najszybciej jak się da. Nie martw się, zaopiekujemy się twoim Pikachu. Masz moje słowo. Mój pies tu umiera. Stój, pys. Kogo to obchodzi? Nienawidzę psów. Ja też o wiele bardziej wolę koty. Po raz ostatni mówię, nie chcę żadnej cholernej ankiety. Przełącz mnie na komendę! Dobrze, przełączę cię na komendę. W końcu! Ale czy na pewno nie chcesz wziąć udziału w ankiecie po zakończeniu rozmowy? Kofi! Nie bój się, chłopczyku. Pozwól, że nas przedstawię. By uchronić świat od dewastacji. By zjednać wszystkie ludy naszej nacji. Do rzeczy! Dobra, jesteśmy tu, żeby ukraść twojego Pikachu. Nie powiedziałem swojej kwestii! O, Pikachu teraz odpoczywa, ale będzie cały za parę minut. Mówiłam ci, że wejdziemy za wcześnie! Wiem, ale możemy poczekać, aż dzieciak weźmie Pikachu i wtedy go ukraść. Genialny, James! Genialny! Dobrze, poczekamy tu z tobą. Co mnie to? Dobra, wezmę udział! Cieszę się, że podjąłeś w końcu prawidłową decyzję. Przełączę cię. Halo? Tak, halo! Chcę zgłosić zaginionego Pikachu! Przepraszam, co? 10-latek włamał się do mojego domu, wziął mojego Pokemona i wyszedł! 10-latek? Tak! Nazywa się Ash Ketchum! Nie wiem, kim jesteś, ale to nielegalne robić sobie żarty z policji na służbie. Co? Radzę nigdy więcej nie dzwonić, albo będą konsekwencje. Co do cholery! Czemu nie zadzwonisz do oficer Jenny? Naprawdę, Gary? Oficer Jenny jest najgorszym policjantem w całym regionie Kanto! Próbuje złapać członków zespołu R od 20 lat! I dalej nie znalazła ani jednego! Więc? Mam lepszy pomysł! Weź Charmandera, Bulbasaura i Squirtla! Razem uda wam się odbić Pikachu! To znaczy, że w końcu mogę zostać trenerem Pokémon? Pewnie! Po prostu przynieś mojego Pikachu! Jasne, dziadku, nie zawiodę cię! I tak Gary ruszył w poszukiwaniu Pikachu. Czy przeżyje 10 sekund poza Pallet Town? Ile zespół R będzie czekać na wyzdrowienie Pikachu? Dowiecie się w następnym odcinku, co tak naprawdę stało się w Pokémon. Podobał się odcinek? Jasne, był zajeb... Ry! Zamknij ry! Wypadł tam! Jeśli się podobało, subskrybuj Gambino, oryginalnego twórcę tej animacji. Aha, a tu masz jeszcze inne jego filmiki. Mogę już wyjść? Wolcie!